Trochę hajpu nie zaszkodzi, pomyślałem i postanowiłem porozmawiać z czatem GPT. Zobaczmy, czy z czatem uda się nawiązać jakikolwiek dialog, czy uda się porozmawiać o składnikach zapachowych, o tworzeniu perfum, omówić jakiś ciekawy temat tak, jak robimy to z Wojtkiem w Perfumiarzach po godzinach. Czy czat GPT jest w stanie zastąpić Wojtka? I pierwszym pytaniem niech będzie, gdzie kupić dobrej jakości olejek różany? No, zgadzam się. W zasadzie to jedyne, co nam pozostaje w przypadku kupowania drogich substancji, to ufać dostawcy, że nas nie oszukuje. Te nazwy mi nic nie mówią. No to zadajmy pytanie, jak odróżnić olejek naturalny od podróbki? Certyfikacja. Nie zawsze. Przy czym czasami bierzemy z pewnego dobrego źródła, jednak na opakowaniu niekoniecznie musi być. I odwrotnie. Czasami na opakowaniu jest po prostu napisane, że 100% olejek naturalny, tylko że i to nawet może być napisane, że z róży damasceńskiej. I jednak są różne róże damasceńskie. Z tą zbyt słaby się zgadzam, a nieprzyjemny dla każdej osoby może być zupełnie co innego nieprzyjemny. Warto tutaj by było zaznaczyć, że zapach naturalnej róży różni się od takiej, którą mamy na krzaku. Oj, powiem wam, że z tym kolorem to nie jest prawda. Bo mam na przykład w swojej kolekcji bardzo wysokiej jakości Absolut różany, czy olejki nawet, i są pozbawione kolorów, więc to wcale tak nie jest. Co to oznacza zbyt ciemny? Ja mam olejek różany z tureckiej damasceny, który jest praktycznie podchodzący już, jest na tyle czerwony, że podchodzący pod jakieś mocniejsze kolory, prawie że czarne. O, tak. No to zapytajmy jeszcze, ile powinien. No, zgadzam się. Czyli pojemność 5 ml to jest $30 razy 5, tam 150. Tak, no, troszkę tanio. Troszkę tanio. Powiedzmy, że za 5 ml no co najmniej $50, jak nie 100. No to teraz coś takiego. Podchwytliwe teraz będzie. Co? Co to jest? Jakie drzewo kaszmirowe? Specjalnie zadałem takie pytanie, dlatego że drzewo kaszmirowe, no to jest wymysł perfumowych marketingowców. Co to jest? Szanowni Państwo. Do produkcji mebli. No to zapytajmy, czy drzewo kaszmirowe jest w perfumach. O, no proszę bardzo. Powiem wam, że aż nabrałem kompleksów i pewnej
niepewności. Zobaczmy, co to jest za drzewo kaszmirowe. No tak, to nie jest drzewo kaszmirowe. Tchawa. Gatunek małego i średniego drzewa pochodzącego z Indii. Jego popularne nazwy to osiowód, bakli, bajhi, dał czy tchał. Najbardziej użytecznych. Ja coś słyszałem o Axel Wood, natomiast kompletnie nie wiem, co to jest. Tutaj zauważyłem coś takiego. Jakiś jedwab tasar. No dobrze, jest to ciekawa literatura. Jest tam jakieś powiązanie z jakąś tkaniną. Powiedzmy, że jest jakieś drzewo, które nasz chat GPT uznał za drzewo kaszmirowe, z którego produkują jedwab, jednak które na pewno nie jest żadnym kaszmirem ani drzewem kaszmirowym. No to dobrze, skoro tak, z czego produkuje się kaszmir? Co to jest? Z runa kóz kaszmirskich, widzicie? No dobrze, dobrze, okej. Czacie GPT, nie wpędzaj mnie w kompleksy, bo już zawsze na wszystkich szkoleniach śmieję się z drzewa kaszmirowego, w licznych artykułach się śmieję z tego i nagle wyskakuje mi, że drzewo kaszmirowe jednak istnieje. Że jak to tutaj było? Tak, drzewo kaszmirowe wyrasta i czasem jest używane w perfumach jako składnik zapachowy, więc... I jakie? Jaki kaszmir jest używany w perfumach? Z kóz czy z drzewa? A, widzicie? Możliwe, że zadałem po prostu niepoprawnie pytanie. Czyli kiedy pytamy się, co to jest drzewo kaszmirowe w perfumach, to on nam daje informację o jakimś tam drzewie. Natomiast jeśli poprawnie zadamy pytanie, tak, to daje bardzo dokładną informację, że nie jest to ani drzewo, ani wełna z kóz. No to brawo, ChatGPT. Zadajmy takie pytanie. Z czego się składa zapach perfum? Molekule 1. I sobie super. Nawet tutaj krótka historia. Ciekawe, skąd on wziął taką informację. No, bardzo dobrze. Poczujmy się jak Geza Shan. Hedion. No, jest to jakaś propozycja, natomiast ja bym na pewno nie użył Hedionu, ponieważ w mojej opinii Hedion jest za słaby. Napiszmy to. Ambroxan już jest w dwójce.
wszyscy pragniemy. I informacji. Z liści róży damasceńskiej. Ekstrakt z liści róży damasceńskiej. Ha? Tworzymy naszą... nasz innowacyjny zapach jako konkurencję dla Eccentric Molecules. Pewnie tutaj jednak nie chodzi o liście róży damasceńskiej, tylko o płatki. No, czyli olejek róży damasceńskiej. Ciekawa propozycja. A teraz coś jeszcze bardziej skomplikowanego. Jak pewnie się domyślacie, oryginalnie, znaczy na początku XX wieku faktycznie Chanel numer 5 posiadał bardzo dużą dawkę kwiatów naturalnych i ogólnie składników naturalnych, takich jak chociażby tutaj bergamotkę. Natomiast w tej chwili praktycznie żadnych naturalnych składników tam nie ma, a jak nawet jeśli są, to w okolicach powiedzmy 1% kompozycji zapachowej. Więc... Bardzo dobrze. Perfumy Chanel numer 5 bazują się właśnie na C12 MNA. Bardzo dobrze. No, jestem pod wrażeniem. Wojtku, drżyj. Zaraz będzie odcinek Perfumiarz i ChatGPT po godzinach. No proszę bardzo. Pozostaje nam tylko spróbować odtworzyć to faktycznie i zobaczyć, jak jest. Ja co prawda wiem, że formuła perfum Chanel numer 5 no nieco inaczej wygląda. Myślę, że tutaj chociażby aldehyd C12 MNA w proporcji 10% kompozycji zapachowej po prostu zabiłby ten zapach. Jednak jest to jakaś naprawdę ciekawa propozycja. Jestem pod wrażeniem. No to jeszcze takie pytanko. Czy w perfumach występuje naturalna ambra? Powiem wam, że to samo pytanie zadawałem kilka miesięcy temu i odpowiedź była inna. Wtedy odpowiedź była taka, że jak najbardziej stosuje się, tylko w bardzo małych ilościach, a zobaczcie, zmienia się jednak odpowiedź pod wpływem pewnie zapytań czy dodawania kolejnych informacji, że w perfumach jednak nie występuje naturalna ambra. Bardzo dobrze. Widać, że ChatGPT naprawdę się uczy. Napisz formułę dla akordu ambry syntetycznej. Drzewo kaszmirowe. Aż się chce zapytać, które to drzewo kaszmirowe? Z Kus czy z Indii? No to zadajmy takie pytanie. Zobaczcie, że teraz podaję inne. Sophora japonica. A to akurat drzewo znam. Aha. No to też nie jest żadne drzewo kaszmirowe. Dobrze, coś tu jest namieszane. To teraz jeszcze dochodzi trzecie drzewo, czyli mamy tak.
kozy, kaszmir, a z drzew kaszmirowych mamy indyjskie drzewo kaszmirowe i jeszcze japońskie drzewo kaszmirowe. Nie. Skopiujmy to jeszcze raz. No dobrze. Więc tak. Zauważyłem, że trzeba nauczyć się poprawnie zadawać pytania. Dlatego, że zobaczcie, z tym drzewem kaszmirowym w ogóle jakaś dziwna sytuacja wyszła. Perełkowiec japoński. Chodźcie, tak wpiszemy. To jest to nasze pierwsze drzewo, tak? No to tak. Może to jest zasługa polskiego? No to jest Sophora japonica. Aha. No i szanowni państwo, widzimy, jak to chat GPT, ani ja, jest zmuszony do przyznania się do błędu. Uf! Tak. Mamy tutaj kolejne błędy. Okej. Okay. Jednak wierzę w to, że chat GPT bardzo szybko się uczy. Okej. Okay. Dobrze, jest zwycięstwo Vetivera, jestem z siebie dumny. Prawdę powiedziawszy, śmieję się troszkę nerwowo, ponieważ kiedy pojawiła się ta informacja tutaj na wstępie, tak? Tu. Tak, tutaj. Że drzewo kaszmirowe to gatunek drzewa. Toż się przestraszyłem, prawdę powiedziawszy, bo pomyślałem sobie, że może jednak czegoś nie wiem. Gdzieś popełniłem błąd, czegoś nie doczytałem. Jednak, jak widzicie, szybka analiza i uczciwość czatu GPT pokazują, że drzewo kaszmirowe nadal pozostaje jedynie wymysłem perfumowych marketingowców. Uff! Podsumowując, chat GPT jest naprawdę bardzo przydatnym narzędziem. Jestem zdziwiony, jak chat GPT rozpracował zapach Chanel numer 5, zaproponował jakąś tam formułę, która może być naprawdę dobrą podstawą jako punkt wyjścia do tworzenia tego aromatu. Jestem pod wrażeniem odtworzenia akordu naturalnej ambry. Jest podana formuła, tak? No, pojawiło się tutaj drzewo kaszmirowe. Jednak dzięki temu, że się pojawiło, wyjaśniliśmy do końca, że drzewo kaszmirowe w perfumach jednak nie istnieje. To co? Napiszę mu, jak jest. No, proszę bardzo.
A jakież to inne terminy? No tutaj zupełnie się nie zgadzam. Nie brnijmy w to. Skończmy pozytywnym akcentem. See you soon, czacie GPT. My również, mam nadzieję, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.